poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam, przedstawiam Państwu naszych gości. Są nimi posłowie. Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z nami także po drugiej stronie połączenia, również w Warszawie, również pewnie jeszcze w hotelu sejmowym, Robert Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zgadza się, hotel sejmowy. Tak, bo za chwilę rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu, pewnie od komisji i właśnie o godzinie 8.30 panowie posłowie będą ruszali do pracy, więc chcemy się jak najszybciej wyrobić z naszymi wszystkimi tematami. A pytania mam takie, między innymi, czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, powrót na konkretne stanowiska, na przykład w partii, jest w ogóle możliwy? To oczywiście pytanie do posła Jacka Protasa. Panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe i dalekosiężne planowanie często jest bezsensowne i bezcelowe. Oczywiście Donald Tusk w ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie powiedział, że jest gotowy, żeby włączyć się w prace polityczne, te bieżące prace polityczne w Polsce. Że chce wesprzeć Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską w przygotowaniach do kolejnych wyborów po to, żeby je po prostu wygrać. Widzi trudną sytuację na opozycji, bowiem po tej wolcie, którą wykonała lewica, widać, że niektóre partie polityczne, opozycyjne partie polityczne nie są przygotowane na wspólne działanie, więc trzeba napisać nowe scenariusze i niewykluczone, że te nowe scenariusze będzie chciał pisać Donald Tusk. Woltą nazywa pan to, co działo się przy okazji głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy i tym poparciem, które udzieliła lewica? Tak, między innymi tak, bowiem chcieliśmy wszyscy i rozmawialiśmy o tym bardzo długo z liderami partii opozycyjnych, ażeby zmusić niejako rząd do tego, ażeby wpisał do ustawy ratyfikacyjnej zapisy, które pozwalałyby na głębszą kontrolę wydatkowania niemałych przecież pieniędzy publicznych. I tu się zatrzymajmy, proszę, zresztą, panie pośle. Zresztą Komisja Europejska potwierdziła te nasze dążenia, wskazując na to, że te zabezpieczenia muszą być dużo bardziej daleko idące. Przez chwilę był brany pod uwagę nawet taki scenariusz, że jeżeli rzecznikiem praw obywatelskich zostanie Lidia Staroń, to będą potrzebne wybory uzupełniające. Startuje Donald Tusk, być może je wygrywa, jest senatorem, za chwilę zostaje marszałkiem Senatu, czyli trzecią osobą w państwie. No to pytam posła Roberta Gontarza, czy Donald Tusk pokrzyżowałby plany PiS-u w powiększaniu poparcia po ogłoszeniu Polskiego Ładu? Bo przecież no, na tym wam również zależy. Panie redaktorze, szanowni państwo, nie wydaje mi się, żeby powrót Donalda Tuska mógł w jakikolwiek sposób przeszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, uważam, że powrót tegoż polityka byłby dla nas czymś w kontekście politycznym, czymś pozytywnym. Bo zwróćmy uwagę, że wraz z powrotem pana Donalda Tuska wróciłyby takie podstawowe pytania. Czy powróci razem z nim ten realizowany przez niego skutecznie pomysł podnoszenia wieku emerytalnego do 67 roku życia? Czy wraz z powrotem pana Donalda Tuska wróci przymus wysyłania dzieci w wieku 6 lat do szkół? Czy wraz z powrotem pana Donalda Tuska wróci kolejny pomysł podniesienia podatku VAT, tak jak to zrobił już poprzednio? Czy wraz z powrotem pana Donalda Tuska do polskiej polityki być może wróci pan Sławomir N., czy tam pan Sławomir Nowak? Czy wraz z powrotem pana Donalda Tuska wróci Amber Gold? Czy wraz z powrotem Donalda Tuska wróci kolejny pomysł obniżenia zasiłku pogrzebowego? Czy wraz z powrotem pana Donalda Tuska wróci dodatkowo milion bezrobotnych więcej? W tym momencie wydaje się, że pan Donald Tusk, jeśli choć przez chwilę mówił prawdę, jest najszczęśliwszym premierem na świecie. Byłym premierem, ale jednak, bo przypomnijmy sobie, że mówił, że jeśli udałoby się wprowadzić taki program 500+, na który nie ma pieniędzy, być może one gdzieś są zakopane, to on będzie najszczęśliwszym premierem na świecie. Więc jeśli jest najszczęśliwszym premierem na świecie, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał to, czego Platforma nawet nie śniła zrobić, to niech zostanie tym szczęśliwym człowiekiem. Jeśli chce wracać do polskiej polityki, cóż, niech wraca. Dla nas to tylko lepiej. A co do Krajowego Planu Odbudowy,
Ja się nie zgodzę z tym, że Platforma Obywatelska chciała rozmawiać. No chyba, że poprzez rozmowę i poprzez zaproszenie do jakiegokolwiek dialogu rozumiecie słowa nie negocjujemy z terrorystami, powiedziane przez pana Szłapkę. Przecież nie zgłaszaliście żadnych poprawek do Krajowego Planu Odbudowy. Później zgłosiliście jakieś poprawki, które nie mogły być przecież przyjęte, bo są niezgodne z konstytucją, są niezgodne z prawem i są niezgodne z taką zwykłą ludzką logiką. Zresztą doskonale to zrozumieliście w Senacie, kiedy już nie zgłosiliście tych poprawek. Więc proszę nie opowiadać, że chcieliście negocjować. Wam chodziło tylko o to, żeby kosztem Polski, kosztem Polaków dopchać się do władzy. No dobrze, a czy pan do nas zwróci? Cóż, zapraszamy. Takie pytania zadawałby między innymi Robert Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym, żebyśmy jeszcze pochylili się nad sytuacją u prawicy, drodzy panowie posłowie, drodzy państwo. Jak panowie skomentują właśnie te zawirowania? Bo tak, premier Gowin jest chyba po prostu obrażony na Prawo i Sprawiedliwość za wsparcie udzielone Partii Republikańskiej Adama Bielana, ale wygląda na to, że sejmowa większość nie jest zagrożona. Do tego dochodzi umowa programowa z Pawłem Kukizem. Czy opozycja z tego wyciąga jakieś wnioski? Pytam posła Jacka Protasa. Najpierw muszę się odnieść do tego, co powiedział mój jednym szanowny, zdaniem poproszę, panie pośle. Bo oczywiście to jest nieprawda, że do Krajowego Planu Odbudowy nie postawiliśmy swoich warunków, które, po których spełnieniu byśmy po prostu go poparli. Potem te warunki były również przedstawione w formie poprawek do ustawy. Więc natomiast jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego, to jakby pan diagnozę przed KPO przeczytał, panie pośle, to tam jest wyraźnie napisane i to wy napisaliście, że trzeba dążyć do podniesienia wieku emerytalnego i przedłużenia czasu pracy Polaków. Gdzie to jest zapisane, panie pośle? Gdzie to jest zapisane? W diagnozie w preambule niejako Krajowego Planu Odbudowy. To jest bardzo ciekawa lektura, bo tam jest rzeczywiście stan faktyczny państwa przedstawiony. Robili to pewnie eksperci, ktoś tego nie zauważył i znalazło się to w dokumencie. No, nie zawsze można się opierać na propagandzie. No, pan tutaj widzę jest przygotowany propagandowo świetnie. Raczej oparty na faktach. I teraz, panie pośle, jeszcze odpowiedź na moje pytanie. Czy opozycja wyciąga wnioski z tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zbudować wokół siebie no po prostu takie frakcje, które będą udzielały im poparcia? Czy te frakcje udzielające poparcia po prostu się kupuje. Posłów do udzielenia poparcia się kupuje, mając instrumenty władzy, mając instrumenty również nacisków nieformalnych na samych posłów, na ich rodziny. No można by tutaj tych metod wymienić trochę więcej. I w związku z tym nawet tacy antysystemowcy, w cudzysłowie, jak poseł Kukiz, który zapowiadał, że jak zostanie politykiem, to żeby mówić do niego szmato, jest dzisiaj koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, koalicjantem pana Kaczyńskiego. No, premier Kaczyński czy prezes Kaczyński, gdyby nie miał noża na gardle w budowaniu większości sejmowej, to na pewno nie zbierałby takich polityków jak Paweł Kukiz i jemu. Tak ocenia to Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej. Widać, że ma wielki problem z zebraniem większości sejmowej, dlatego takie nerwowe działania. Wczoraj poseł Babalski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział mi, że nie płakałby po porozumieniu. Pan też nie miałby kłopotu z zatrzymaniem łez? Pytam posła Gontarza. Panie redaktorze, prawdziwy mężczyzna nie płacze, ale jeśli mówimy o kwestii porozumienia Partii Republikańskiej, najważniejsze jest to, żeby utrzymać stabilną większość i w tym momencie to się liczy. No, oczywiście jakieś konflikty w polityce zawsze się zdarzają, przypomnijmy tylko, że między innymi przedstawiciele Solidarnej Polski odeszli kiedyś od Prawa i Sprawiedliwości, ale my jako partia nie jesteśmy obrażalscy, wręcz przeciwnie, rozumiemy, że to jest polityka, że trzeba chodzić na kompromisy. I dziś tworzymy Zjednoczoną Prawicę, więc ta Zjednoczona Prawica spokojnie przetrwa. Jestem o tym naprawdę przekonany. A jeśli chodzi między innymi o porozumienie programowe z Pawłem Kukizem, no to zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie rozstrzygnął się taki pewien metaspór, taki spór, który jest od 2005 roku. Platforma Obywatelska mówi, że z nami się nie da rozmawiać. My mówimy, że z nami się da rozmawiać, tylko nie ma z kim po stronie opozycji. I w tym momencie, kiedy ktokolwiek chce z nami rozmawiać konstruktywnie o Polsce, czy to Paweł Kukiz, czy nawet Lewica, z którą w 99% się nie zgadzamy, ale czasem, kiedy chce porozmawiać, to z nimi też rozmawiamy, to okazuje się, że my jesteśmy właśnie tą partią prodialogową. Platforma
chce tylko się kłócić, szkodzić, przeszkadzać, a my mówimy nie. My no dobrze, jesteśmy partią panowie, dialogu. Spoglądam na zegarek. Gratuluję, panie pośle, naprawdę propagandowo jest pan świetnie przygotowany, tylko jak wycisnąć to wszystko, co pan mówi, to kropelka. Obiecałem panom posłom, że skończymy o 8:26 po to, żeby panowie posłowie zdążyli na sejmową komisję. Miałem przygotowany jeszcze jeden temat, panowie, który dotyczył olsztyńskiej inicjatywy, w jakimś stopniu olsztyńskiej, Rafała Trzaskowskiego, ale mam nadzieję, że przy okazji kolejnego spotkania będzie szansa. Może niech się pan Trzaskowski zajmie w końcu Warszawą, porozmawiać bo i po Polsce tym. Nic nie robi w Warszawie. Dobrze, panowie, ja już się chcę z wami pożegnać, żebyście zdążyli. Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę państwu. Robert Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję i dziękuję za możliwość przedstawienia faktów. Panowie, 3,5 minuty zostało. Biegnijcie na komisję. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Kłaniam się tymczasem.